Zdarzają się takie sytuacje, bardzo rzadko, ale się zdarzają. Nawet moi najbardziej porywczy współbracia w sakramencie miłosierdzia łagodnieją jak baranki. Skąd się to bierze? Zapewne stąd, że oni też się spowiadają i wiedzą, jakie to jest trudne. Tym bardziej, że jako duszpasterzy rozmawiamy z naszymi wiernymi i wiemy, jak dalekie konsekwencje jest w stanie uczynić zła spowiedź, kiedy zostanie wypowiedziana zbyt mocna nauka. Sam taką przeżyłem. Typowe zrównanie z ziemią. Zabolało, ale mi na szczęście ona pomogła w nawróceniu. Szkoda, że nie wszyscy odczytują te mocne słowa jako okazję, jako szansę. Ciekawe są dla mnie opowieści o wielkim świętym spowiedniku, jakim był ojciec Pio. Pewnie ci, którzy go znali, to by powiedzieli, nie, on był świętym człowiekiem, ale spowiednikiem to niezbyt bardzo. Dlaczego? Dlatego, że wybuchał, denerwował się, trzaskał kratkami konfesjonału. Tylko pytanie, dlaczego to robił? Ponieważ zależało mu na człowieku, na jego zbawieniu. Dlatego, kiedy widzisz trudne emocje u swojego spowiednika, to nie tyle zatrzymuj się na nich, tylko zadaj sobie pytanie, po co on je okazuje. I pamiętam, jak dzisiaj słowa znajomego mi proboszcza, który powiedział, no powiedziałem jej, no proszę pani, obyśmy my za 100 lat spotkali się w niebie, dlatego to pani mówię. Przy okazji proszę Ciebie o jedną rzecz, abyś nie spowiadał się wtedy, kiedy jest największe napięcie. Zostaw miejsce w kolejce do konfesjonału w Wielką Sobotę czy przed pasterką dla tych, którzy tylko na święta idą do kościoła, a Ty zadbaj o klimat, aby kiedy się spowiadasz, nie grały organy w kościele, aby ksiądz nie biegał z wywieszonym językiem między zakrystią, konfesjonałem i kancelarią, bo naprawdę od klimatu bardzo dużo zależy.